Moim i Państwa porannym gościem jest Barbara Pawlos, rzecznik opolskiego oddziału NFZ. Dzień dobry. Dzień dobry. Już najbliższą sobotę, 4 lutego, Toyota Park zamieni się w Krainę Zdrowia Dzieci. Co to oznacza? Tak, Kraina Zdrowia Dzieci jest to wydarzenie dedykowane dzieciom z Opolszczyzny, nie tylko z miasta Opole. Nie ma tutaj żadnej rejonizacji. Dzieci tak naprawdę w wieku od 0 do 18 mogą odwiedzić naszą krainę i skorzystać z konsultacji i badań lekarskich bezpłatnie, bez skierowania i bez wcześniejszej rejestracji. Czyli przychodzę z dzieckiem do Toyota Park w sobotę i co dalej? Czy jest jakaś ścieżka wytyczona, jak należy się po tym Toyota Park poruszać? Każde dziecko, które odwiedzi nas w tym dniu, zostanie zważone i zmierzone. Te pomiary zostaną wpisane do specjalnej książeczki przygotowanej właśnie na ten dzień. Dalej dziecko zostanie pokierowane do lekarza pediatry. Lekarz pediatra po badaniu, jak i po wywiadzie przeprowadzonym z rodzicami na książeczce wskaże, do jakich specjalistów dziecko powinno się dalej udać. Natomiast dla maluchów od 0 do 3 lat jest zorganizowana specjalna strefa malucha. W tej strefie będzie możliwość uzyskania konsultacji lekarza neonatologa, lekarza pediatry. Będzie można skorzystać z konsultacji laktacyjnych i całościowej opieki i pielęgnacji nad noworodkiem, jak i skorzystać z fizjoterapeutów właśnie przeznaczonych dla takich malutkich dzieci. A jeżeli chodzi o tych specjalistów, o których Pani wspomniała, to jakie dziedziny, przedstawiciele jakich dziedzin się tam pojawią? Chcieliśmy zorganizować wydarzenie w ten sposób, aby rodzice mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach z lekarzami, do których najczęściej chodzą dzieci. Więc w naszej krainie będzie można skorzystać z konsultacji fizjoterapeutów i ortopedów właśnie w zakresie wad postawy, bo to po okresie covidowym, pandemicznym największy problem młodych mieszkańców Opolszczyzny. Będzie można skorzystać z konsultacji psychologiczno-psychiatrycznych, neurologopedycznych, alergologicznych, pulmonologicznych, kardiologicznych, laryngologicznych. Cała gama lekarzy specjalistów czeka tutaj właśnie na nasze dzieci. Natomiast nie tylko konsultacje. Będzie można przeprowadzić również badania. Będziemy dysponować aparatami USG. Będzie można skorzystać z badania wzroku, słuchu u dziecka, ale też lekarz kardiolog, który będzie konsultował nasze dzieci, będzie miał możliwość przeprowadzenia na przykład badania EKG. Jakiej liczby osób spodziewają się Państwo? Spodziewamy się, że wydarzenie będzie cieszyło się dużym zainteresowaniem, ponieważ po pierwsze jest to sobota. Większość rodziców ma w tym dniu wolne, natomiast rodzice, którzy pracują w soboty, mieli możliwość, wydarzenie było na tyle wcześniej komunikowane, że mieli możliwość po prostu udania się na urlop bądź poproszenia dziadków, krewnych, aby przyszli na taką krainę. Myślimy, że od 2 do 3 tysięcy dzieci w godzinach między 9 a 17 będzie korzystało z konsultacji lekarskich. To już kolejna edycja tego wydarzenia. Czy faktycznie tamta edycja pokazała, z czym jest największy problem, jeżeli chodzi o zdrowie dzieci? W 2021 roku mieliśmy pierwszą edycję krainy. Odbywała się ona na dużo mniejszą skalę, ponieważ gabinety urzędników Narodowego Funduszu Zdrowia wtedy zamieniły się w gabinety lekarskie. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem właśnie naszych opolskich dzieci. Przebadaliśmy w tym dniu 400 dzieci, a około 1000 odwiedziło naszą krainę. Dlatego w tym roku, organizując to wydarzenie, postanowiliśmy, że chcemy, aby jak najwięcej dzieci skorzystało właśnie z krainy. Dlatego przygotowaliśmy dużą liczbę specjalistów z danej dziedziny. Z każdej dziedziny będzie po kilku bądź kilkunastu specjalistów, tak aby dać możliwość przebadania w danym zakresie specjalizacyjnym jak największej ilości dzieci. Na Państwa stronie internetowej można przeczytać, że organizacja imprezy jest odpowiedzią na raport z badań Zdrowie dzieci w pandemii COVID-19. Co za tym znajduje się w tym raporcie? Raport pokazał, że nasze dzieci po COVID-zie borykają się z dużą nadwagą, z wadami postawy. Dlatego głównie tutaj nacisk kładziemy na to, aby przebadać dzieci i skonsultować, ale nie tylko w tym zakresie. Chcemy umożliwić takie konsultacje, na które zwykle brakuje nam z dziećmi po prostu czasu. A tutaj być może będziemy chcieli skorzystać, dlatego że jest to bezpłatnie, bez rejestracji, bez wcześniejszych skierowań. Na plakatach i w ogóle na stronie internetowej można zobaczyć, że oprócz konsultacji lekarzy specjalistów będzie także taka strefa sportowa.
Tak, strefa sportowa, dlatego że Ruch to Zdrowie z naszymi partnerami z Judo Mizuki, jak i z Odry Opola chcemy pokazać, że ruch to jest pożyteczna sprawa, że nasze dzieci powinny jak najwięcej z tego skorzystać. Będą mogły uczestniczyć w takim treningu przygotowanym właśnie przez judoków, jak i będą mogły wziąć udział w treningu Odry. Ale oprócz tego chcielibyśmy, żeby ten dzień był taki dobry wizualnie dla naszych dzieci, żeby to się nie kojarzyło z pójściem do lekarza. Przygotowaliśmy szereg animacji, tak aby dzieci jak najmniej odczuły tutaj presję pójścia do lekarza, bo to na pewno bardziej rodzice chcą niż same dzieci w tym dniu, dlatego przygotowaliśmy wiele stanowisk, w których nasze dzieci po prostu będą mogły się pobawić. Oprócz tego będzie tam także stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlaczego warto to miejsce, ten punkt odwiedzić? Jest to tydzień przed feriami. Nasze stanowisko oferuje uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego praktycznie od ręki. Ponadto będzie można uzyskać informacje dotyczące leczenia sanatoryjnego dzieci. Nasze dzieci też mogą wyjechać na takie leczenie uzdrowiskowe. Zwykle mówimy o tym w kontekście wyjazdu dla dorosłych, ale tutaj mamy też bogatą ofertę dla dzieci. Także myślę, że chętnie rodzice będą też korzystali z tego punktu. Zatem, drodzy rodzice, rezerwujemy sobie termin w kalendarzu, zapisujemy 4 lutego między godziną 9 a 17. Warto odwiedzić Toyota Park i udać się ze swoimi pociechami do Krainy Zdrowia Dzieci. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę, a moimi Państwa gościem była Barbara Pawlos, rzecznik opolskiego oddziału NFZ. Dziękuję.